Schmidt. I w taki sposób mam ich unicestwiać. Ciekawe. Dawaj, dawaj, rzucaj bombę. Dawaj, dawaj, dawaj. Bombą w ryj. No, dobra, dostał w ryja. O kurwa, teraz jeszcze kolczaste kule? Serio? Czy was nie popierdoliło do reszty? Tutaj dwóch naraz w ogóle powinno paść, ale okej, nie będę tego komentował już. Elegancko. Dobra, jeden oberwał. Teraz dwóch pozostało. Okej, trzecia i ostatnia runda. Trzeba wytrzymać. 8 HP. Damy radę. No nie gadaj, ja pierdolę. Wiecie co ja dopiero teraz odkryłem? Że tu możemy z normalnych broni korzystać. Lol, nawet nie wiedziałem. Myślałem, że tylko za pomocą tych bomb możemy. Dobrze. Wykończeni, chyba. O nie, po jednym teraz zostało. Dobra, yeah. Udało się. Chociaż mam wrażenie, że idąc na tę arenę, to tak naprawdę robię jakieś poboczne zadanie, nie wiem czemu. Tak mi się wydaje. Mogę się oczywiście mylić. How about that, folks? Another amazing victory! Now, how about we give this Lumax a little backup? Alright, please welcome, all the way from the Solana Galaxy, Mr. Copernicus Quark! It's Captain Quark. I didn't take a 3-week hero correspondence course to be called Mister. Easy on the guts, pal. Backstage. Ale brzydko tutaj cień padł. Ojoj, to mi się nie podobało. Ale dobra, Quark został uratowany, tak więc w tym momencie mogę wsadzić sobie głęboko w 4 litery moją teorię co do tego, czy to czasem nie są misje poboczne, a raczej zadania poboczne. Tylko okazuje się, że to jednak są te zadania główne fabularne, czyli po prostu jak jest tutaj Championship 2, czyli mistrzostwa tury drugiej, mogę to tak nawet nazwać. To wtedy to chyba jest jako poboczne zadanie traktowane. Okej, okay. Tak więc dobra. No to jeżeli to jest jako główna fabuła, no to to spoko. Sorry, mówię, mogę się naprawdę gdzieś zaplątać, ale tak jak mówię, ja Cracking Time prawie że w ogóle nie grałem, tak więc ja dopiero poznaję tę grę. Ja dopiero poznaję na bieżąco z wami fabułę tej gry i w zasadzie poznaję całą tę mechanikę na bieżąco, tak więc spokojnie. Jeżeli ktoś tutaj już ma zamiar mnie wyjaśniać jakkolwiek. And now, the moment you've all been waiting for, it's time for the Wargrok! Never fear, Ratchet. While I was in captivity, I trained with the elite Umbuku gladiators of Terraklon 6. My body is in peak physical condition. My sense as sharp as Trillium Razor. Release the Wargrok! Ah!
not it! No to lecimy z Wargrokiem. Zobaczymy, jakimi on tutaj atakami będzie się... Będzie nas atakował w sumie. Jakkolwiek to oczywiście brzmi. No widzę, że tutaj przy okazji Quark będzie nam po całej mapie uciekał. Mam nadzieję, że on nie będzie aż tak przeszkadzał, bo trochę lipa by była. Wypierdzielaj, Wargrok. Czyli on co, on tak będzie nas gonił? To wszystko? A, i przy okazji tych będzie tutaj puszczał, widzę. Dawaj. King Kongu zasrany. On autentycznie zachowuje się jak taki King Kong. No sami zobaczcie, kurde. Łapy wielkie jak 150. Naprawdę. No koleś posrany, dosłownie. Jebany troglodyta pierdolony. Dawaj, uciekaj stąd. No spadaj. Bo tylko tyle potrafisz. Tyle mam ci do powiedzenia, ty zasrany kurde frajerze. Ale on nie jest jakiś kurde trudny. Wydawało mi się, że to będzie jakaś trudniejsza konfrontacja. Fak, ale te małe szkalady mnie już doprowadzają do szewskiej pasji. Won mi stąd. Małe frajerzy, kurde. Co ja gadam? To jest Polska czy po polskiemu, kurde? Dawaj, padaj. O kurde! Ale chyba zginę. No wiedziałem, kuźwa, dostałem upgrade i zginąłem. Ja pierdolę, ale syf. Dobra, jedziemy raz jeszcze. W takim razie, jeżeli chcesz tak zacząć zabawę, no to zaczniemy z tobą troszeczkę inaczej. Spokojnie, ja się tam niczego nie boję, najwyżej dostanę upgrade zdrowia i tyle będzie. Kurde Quark, ale ty mnie wkurwiasz powoli, bez kitu, ty tak biegasz bez celu. Pierdzielę, no weźcie z nim współpracujcie jakkolwiek, no kurde, niby miał cię bronić, a tak naprawdę tchórz jest jebany z niego. Dobra, ale teraz na szczęście Wargrok zaraz zginie. Wargrok, przepraszam. To tylko kwestia czasu, zaraz dostanie ostateczny damage. Proszę bardzo, mówiłem. Gladiators, you must kill the Wargrok! Honorable lizard thing, I understand your proud warrior ways. The Nabla tribesmen of Florana once referred to me as... Or he with mighty pecs who had delivered us serenity. But we cannot kill this creature. You must kill the Wargrok or die! Quark, this thing's trying to eat me! This Lombax is young. He does not understand that being a hero is 45% strength, 60% bravery, and 10% raw intelligence. That's 115%! You're welcome. Please, take me instead. All that I ask is that you name something impressive in my honor. Perhaps a school or a food court. By the blade of Argos, you have honored us. You are a true hero. Who's a good Wargrok? You are. Yes, you are. I'm gonna name you Snowball. You've gotta be kidding me. Hi-ho, Snowball, away! Co za idiota z tego Quarka, ja pierdolę.
The Negotiator, the latest in Grumblenut's line of rocket-propelled incendiary devices. This explosive weapon was designed to solve problems in two easy steps. Point and shoot. Just aim the weapon at whoever's giving you grief and... Kaboom! Problem solved. The Negotiator. Available only at Grumblenut. Well, John, I just cleaned up thanks to you. Time for old Mac to make good on his promise. I won this security card off of the various trooper. Maybe you can find a use for it. Okej. Okay. Zdobyliśmy negotiatora, tak? Dobrze zapamiętałem? I negotiator polega na tym, że jest to coś a la taka wyrzutnia rakiet. Oczywiście moglibyśmy teraz pójść na srebrne mistrzostwa, ale myślę, że chyba możemy stąd iść, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że już możemy w takim razie opuścić ten rezerwat i lecieć dalej z fabułą. Bo jeżeli chodzi o srebrne te, to wydaje mi się, że to już jest takie opcjonalne zadanie. Powiedzcie, że to jest opcjonalne. Powiedzcie, że mogę już iść dalej. No, czy muszę to robić? Muszę to robić? Okej, moi drodzy, sorry za ten taki mały chaos. Poza tym, że udało nam się zebrać jedną złotą śrubę, no to z tego, co widzę, możemy się stąd wydostać, więc nie musimy robić tego. Nie musimy robić, jak to się mówi, tych srebrnych, tych mistrzów. O, właśnie. Widzicie, teraz raptem platforma działa, a wtedy jak tutaj przyszedłem, to wydawało mi się, że ona nie chciała zjechać w dół, tak więc, no nie wiem, dziwne trochę. Dobra, wracamy w takim razie do hangaru i wypieprzamy stąd. Nie ma co, ja tu nie będę, kurde, siedział nie wiadomo jak długo, bo chcę iść dalej z fabułą, tak więc... Let's go to the street, man! Wracamy z powrotem na Cortos Sector i czas lecieć na następną planetę i lecimy tam, gdzie nam mapa pokazuje, bo w tym momencie tam musimy się udać. Pamiętajcie, że gdy minimapa miga, to to oznacza, że tam musimy jakby się fabularnie dostać. Okej, i żeby dostać się tutaj, to trzeba zniszczyć te właśnie, te tutaj cosie. Ponieważ te, co się nam tutaj blokują, ewidentnie dostanie się na planetę Tombly Barrier. Znaczy, to nie jest Tombly Barrier jako planeta, ale chodzi o to, żeby unicestwić tą barierę. O, widzicie? Dokładnie tak, więc trzeba będzie to na spokojnie zrobić. Ja to oczywiście uczynię, ponieważ no, jeżeli tego nie uczynię, no to nie polecimy dalej z fabułą, a nie będę tego ukrywał, że zależy mi na tym. No kurde, no proszę państwa. Ha, 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 dobrze. My senses are detecting an unknown anomaly similar to the one that hit us near Quantus. Don't worry, you're sitting this one out. Alright, Clank. So where is this time portal? Okej, zatem jesteśmy teraz na planecie Zanifar, czyli śnieżna planeta, jak widzicie na załączonym obrazku. Gra tutaj wymaga od nas, byśmy przenieśli się do przeszłości i tak też uczynimy, ale zanim się przeniesiemy, no to skupmy się teraz na tej pięknej... Nie, Ratchet, won! Znaczy, wróć, wróć, ja nie chcę, kurde! Po co ja ten trójkąt wciskałem? Po co? Po co to było? Dobra, jesteśmy na Tombly Outpost. I teraz tak, po raz kolejny. Skupcie się teraz na tym, na tej pięknej scenerii, jaka tutaj widzicie, ponieważ w chwili, kiedy to oglądacie, to jest teraz wiosna. I u mnie w zasadzie też już się zbliża taka, no mówię, mocna wiosna, dlatego że... No nie ukrywajmy, ale...
na marzec, a raczej ta druga połowa marca, no to już bardzo, ale to bardzo mocne przedwiośnie, a obecnie za oknem 12 stopni i słoneczko ładnie świeci, to wiele wyjaśnia, jeżeli chodzi o taki wiosenny klimat. Więc teraz skupcie się na tym, co tutaj jest w tle, a ja się na razie zamknę i posłuchajcie sobie tych oto wspaniałych dźwięków. No może nie tych dźwięków, ale wiecie, o co mi chodzi. Mam nadzieję, że zdajecie sobie z tego sprawę. Dałem dupy. Zdaję sobie z tego sprawę. Dałem dupy i taka jest prawda. No ale no nic, to jesteśmy właśnie, tak jak już gra nam przedstawiała, na planecie Zanifar i jesteśmy właśnie w takich oto zimowych klimatach. Więc teraz już bez mojego tutaj, kurde, bycia cicho, jedziemy z koksem teraz już tak na poważnie, ponieważ czas nas goni, a jak widzicie, sesje z Ratcheta i Clanka Cracking Time właśnie trwają po 2 godziny. Oczywiście pewnie seria byłaby troszeczkę krótsza, gdyby nie fakt, że ja w niektórych momentach muszę się skupić i być cicho. No i kurwa, jak zwykle frajer musiał tutaj również powrócić. No kurde, no, bo gdyby jego tutaj nie było, no to, no wiecie, o co chodzi. Wtedy co prawda byłoby zbyt nudno, więc no macie przy okazji tutaj kogoś, kto będzie utrudniał mi nagrywanie tej serii. Jebany śmieć. Mogłem to od razu załatwić w taki sposób. I proszę bardzo, 54 HP. Dziękuję za uwagę, kurde. Frajer gryzie ziemię i bardzo dobrze. Chuj mu w dupę. O, jeszcze kurde widzę, że rażenie prądem. Bo czemu by nie? Ale tutaj sobie amunicję pozbieramy pewnie, czemu by nie. I gdzie my jesteśmy? Praise Orvis on Lombax. Have you come to rescue us? What happened here? Dr. Nefarious, he tricked us into helping him build this outpost, and before we knew it, his troops were herding us into detainment camps. They're controlled by that guard tower up there. Please help us. Attention, we have a code blue. A więc Orwusy lub... Tak, Orwusy w sumie, a raczej jeden z nich nie chce nas w ogóle wpuścić dalej, dlatego że to jest miejsce należące do Nefariusa, więc... No skoro nie możemy po dobroci, no to trzeba będzie chyba po złości to zrobić, no przykro mi niestety. Więc teraz musimy znaleźć portal, który pozwoli nam dostać się w przeszłość. Ponieważ nawet nam zadanie tak mówi, że musimy się cofnąć w przeszłość o 2 lata, tak więc... Ale żeby to uczynić, to najpierw będziemy musieli chyba przez tamtą barierę się dostać w jakiś sposób. Tylko pytanie, jak my chcemy to zrobić? To jest pytanie, na które ja obecnie nie znam odpowiedzi, aczkolwiek za niedługo pewnie poznam. No, lubię oczywiście tak sobie troszeczkę pośmieszkować w let's playu, no ale wiem, że wy też to lubicie, tak więc... Been assigned work at the nefarious space station. Your handlers will arrive shortly.
be a good time to say goodbye to your loved ones.